Zobaczcie. Wyjęliśmy tłok, który ściska tarczki. A zobaczcie, co tu jest z tyłu. Pod nim. Ile tu jest syfu, ile brudu. Jakieś silikony widać nawet w tym miejscu. Jakieś opiłki. Patrzcie, normalnie. O, ile. Ile dobroci. I to wszystko trzeba porozbierać, pomyć, poczyścić. Wszystkie kosze. I wymienić uszczelnienia na natłokach. No nie. O, szok. Jakbyśmy to zostawili, tłok by był bardziej cofnięty z tego względu, że byłby grubszy pakiet tarczek, by uszkodziło uszczelnienia na natłoku. O-ringi. Wszystko brudne. Po piłkach. Dobra, my myjemy i będziemy składać części. Nowe już są. No i dobra, robimy mały upgrade. Mamy wszystkie kosze, wszystko już porozbierane. Wszystkie tarczki powinny być wyciągane. Zrobiliśmy już wstępną weryfikację. No i tak, okazało się. Cztery kosze są do wymiany. Pakiet. Tutaj pakiet. Przegięte, pogięte. I pakiet tutaj. Ten też spalony jest, przegrzany. Także nieźle. Tu się nawyrabiało. Będzie sporo do wymiany. Dobra, szukamy części, zamawiamy i składamy. Zabieramy się do montażu tarczek i przykładek na sprzęgło główne. Tu już mamy złożony cały tłok z nowymi uszczelniaczami w środku. Teraz zaczynamy od dolnej płyty głównej. Montaż. Sprężyna odpychająca. Tutaj ogólnie zobaczcie, mamy stare sprzęgło. Widać, że czarne, spalone. Już wcześniej pokazywałem, były one. Czekaj, to są przykładki. Są przybawione przykładki, są pogięte, zdeformowane. Także idzie, wkładamy nowe sprzęgło. Już tarcze zostały naoliwione. Sobie poleżały w olejku, popływały, napiły się. Upite. Są upite. Piątek rano upite tarcze. Ja tu gapię strzelanie, wszystko dobrze. Dobrze. Także operator pilnuj. Widzę wszystko, mam cię pod kontrolą. Jakieś gapy nie walną. Ty dwóch nie wsadził? Dwóch. Gdzie dwóch? Dwie. Wyciągaj. Jedna. Nie jest podwójna? Nie. Może nie. Od światła tak. Ile tego jest? Siedem? Nie, nas przeliczymy. Czy pasuje? Jeszcze ten, jeszcze. My tu bez kawy, także. Początek dnia. I początek weekendu. Komu weekend, temu weekend. Słuchaj, kto rano wstaje, ten jest niewyspany. I to wszystko. Ostatni zestaw.
Sprężyna. Przekładka. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tarcz. Oporowa. Kawa Bird. O, kurwa, jak chodzi. Ładnie, ładnie chodzi. Zapnie to. Teraz na górę mamy sprężyny talerzowe. Trzy sztuki. Mała. Mała w środek. Dwie grubsze na zewnątrz. Z tego jest podkładka. I zygier. Pieśń z zygiera. Teraz musimy wziąć to na prasę. Docisnąć, założyć pieśń z zygiera. I będzie cały kosz zużony. I cieszyć się nowym sprzęgłem. I wszystkie o-ringi. Tu są o-ringi. Tak, do wymiany przy korpusie. Tak, o-ringi założyć. Nowe. Pięć o-ringów. Jakby ktoś chciał. Cztery takie same i jeden duży. Dobra. No i teraz będziemy montować tłok z nowymi uszynniczami. Teraz tutaj smarujemy olejem, żeby łatwiej nam weszło, nie uszkodziło uszynniacze. Pięknie tu się ślimaczy. To jest karolkowy mocny ścisk. O kurwa. I wskoczyło ładnie. Siedzi. Teraz będziemy montować nowe tarczki i przykładki. Dobra, zaczynamy montaż tarczek i przykładek. Zobaczcie, taka jedna ciekawostka. Tarcza cierna, a idzie jako pierwsza od strony tłoka. Nie idzie jakby blacha, a po prostu tarcza. Jest trochę inaczej niż w innych ciągnikach, no ale... W tym przypadku. Tak ma być. Ten model tak ma. I na zmianę tarcze i przykładki. No i tak właśnie montujemy. Ja ci pomogę, tym będę kładł przykładki. Zawsze to pomocna dłoń. No, ojej, pomocna. Śmerować, niech ma na pierwszy start. Mleczny start. Później na koniec, jak to wszystko zmontujemy, sprawdzimy, jaki jest luz międzytarczkowy, skok tłoka, jaki jest. W tych skrzyniach ten luz ma wynosić 3,8 mm, najbardziej pożądany. Później jest możliwość jakby wyregulowania tego luzu grubością pieśnienia osadczego. Standardowy pieśń ma 2,5 mm. A kolejne 2,5, 3, 3,5 się dobiera na podstawie tego, żeby ustawić prawidłowy luz międzytarczkowy. Wtedy skrzynia nie będzie szarpać, będzie płynnie zmieniała półbiegi. Cieplasz. Boże, się i na końcu idzie taka gruba.
Tarcza oprowa. Nowa już z nalotem. Korozji, no jest już. Leżek magazynowy. No i zobaczcie, tutaj jest pierścień. Rowek na pierścień. Teraz założymy nowy pierścień. To muszę przynieść z regału. No nie przygotowany jestem. No ile? 2,5. Zwiększ go. Zmiarka. No jeszcze nie zrobione. No i tutaj na skwiarce będzie gdzieś widać. Na słowo muszę uwierzyć, nie ma szans. 2,5 mm. Dobra, zamontuj go, czy byś odbierał. Na razie. Dobra, mam. Na słowo. Ładnie weszło. I teraz tak, będziemy głębokość mierzyć. Mierzyć od tej grubej tarczy oporowej do wysokości, do góry kołnierza. I później na wysuniętym tłoku i sprawdzimy, jaka jest różnica wysokości. I ona ma wynosić najbardziej pożądane wysokość, to jest 3,8 mm. Dobra. Przymierzamy się do pomiaru głębokości, która jest właśnie tutaj do krawędzi. Nie ma. Ile wyszło? 8,9. 8,9, tak. Teraz na uniesionym, jakby o, na wypchniętych, na wypchniętym tłoku mierzymy wysokość. Za daleko. I różnica tych wymiarów da nam skok tłoka. 5,1. 5,1. 5,1. 8,9 odjąć 5,1 wychodzi 3,8. Czyli książkowo luz międzytarczkowy wynosi 3,8. To tak jak powinno być. I dobra, i tak złożony już kosz jest jakby gotowy do montażu. I tak robimy z każdym koszem. Uła. No i słuchajcie, sprawy wyglądają następująco. Mamy złożony już cały kosz od sprzęgła głównego. Nowe tarczki, przykładki. Nowe uszczelnienia tłoka. Mamy poskładane już kosze od półbiegów, od rewersów i tak dalej. Wszystko zostało pomierzone. No i musieliśmy zamówić pierścienie regulujące do koszy. Okazał się na dwóch koszach luz większy niż ma być, niż te 3,8 mm. Już mamy podkładane wszędzie nowe pierścionki. Pierścienie wszędzie są nowe, tak samo wewnątrz kosza. Są pierścienie nowe, na każdym z koszu wszystko nowko podkładane. To tu więcej. Pokażę wam jeszcze tutaj w środku tej skrzyni. Jest to tak zwany monoblok. Nie ma tutaj tulei wymiennych. Ważną sprawą jest to, żeby tutaj nie było żadnych progów, krawędzi w tych miejscach, gdzie są pierścienie uszczelniające. Bo już jak tutaj będą głębokie rowy, to pierścionki nie będą uszczelniały. Ten właśnie jest zasilanie koszy. Jeżeli będzie tu nieszczelność, to nie będą działały prawidłowo półbiegi. Nie będą prawidłowo działały kosze. W tym przypadku nasz tutaj blok tej skrzyni jest w porządku. Nic tu złego się nie dzieje. Wszystko jest ok. Wszystko będzie grało po tym, jak wszystko zmontujemy. Nie będzie strat ciśnienia. I tak to się prezentuje. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jak mówiłem, czekamy na pierścienie do regulacji luzu na tarczkach, na koszach. Zamówiliśmy trójki, 3 mm pierścienie, bo standardowe idą 2,5. Musimy trochę luz ten zmniejszyć poprzez danie grubszych tych pierścieni. Teraz pokażę, o które pierścienie chodzi. Jeżeli ktoś wcześniej tego nie oglądał, nie widział, chodzi właśnie o te pierścienie, które trzymają cały kosz. I ważny jest właśnie jakby skok tego tłoka. Skok tego tłoka ma wynosić 3,8 mm. Większy jest jakby nieskazany z tego względu, że później mogą być szarpania podczas zmiany przyłożeń. Dlatego trzeba to wyregulować, sprawdzić.
Jak mówiłem, zostały wszystkie wymienione uszczelnienia na tłokach, wszystkie pierścionki, tarczki, to co trzeba było, zostało zrobione. No i co? I już niebawem będzie montaż. Wszystko jest pomyte, przygotowane do montażu. Części praktycznie wszystkie już mamy. Także już niedługo działamy. A na ten dzień dzisiejszy to będzie tyle. Oglądajcie, co będzie działo się dalej. Na razie, trzymajcie się. Cześć.